idzie tak normalnie cyganić w żywe oczy i to jeszcze w telewizji. A coś ty myślą, że w telewizji to ci no prawda powiedzą, a nie? A nie! Słuchaj normalnie! No co? No to dobra, ale że Janek i Marcin, ty dziś znowu od takiego bajtla oni w życiu by żadnego nie ocyganili. A bo oni tam jako aktorzy byli, to ci potem opowiem, ale ja się o Michała boję troszeczkę, wiesz? A co się stało? Co się stało? Tyś cygani? Nie, no coś mu tam podłączają! Co mu podłączają? No właśnie nie wiem, jakieś kabelki! Może go ładują, co? Może on jest na baterię i go ładują. No, to by wiele tłumaczyło, ale... Nie, jestem przerażona, bo oni mu coś krzywdę chłopu zrobią i co ja będę... Nie, ja słyszę, oni mu tam podpinają, żeby on prawda godął. To... Jako prawda? On tego ze mną nie skonsultował! Szanowni Państwo, tak, jestem podłączony tutaj do wariografu. Nie ładuje się. Mógłbym mieć taką możliwość, ale niestety jeszcze nie mam. Nikt na to nie wpadł. Proszę cię, opowiedz kilka słów o tym, co ja mam tutaj na sobie. No, na swoim ciele masz założonych szereg czujników, tak, które wchodzą w skład poligrafu, nazywanego inaczej wariografem. Tak. Na twojej lewej ręce jest czujnik cardio. Dzięki niemu rejestrujemy względne ciśnienie krwi oraz tętno. Tak. Na twoich palcach prawej ręki są czujniki EDA, czyli Ectodermal Activity. Tutaj rejestrujemy zmiany w oporności lub przewodnictwie skóry. Natomiast na twoim ciele, na korpusie twojego ciała, w części piersiowej i brzusznej masz rury pneumografu. One rejestrują zmiany cyklu oddechowego. No i to dobra, później... ale to czemu to wszystko służy tak naprawdę? Bo pospinałeś mnie jak choinkę na święta. No, to są właśnie... tutaj zbieramy te twoje reakcje z twojego ciała. Są to reakcje fizjologiczne. Reakcje fizjologiczne i dzięki... odczytywaniu tych reakcji, prawda, dzięki ich analizie w odpowiedzi na moje pytania, gdzie ty odpowiadasz tak albo nie, jestem w stanie przypisać ciebie do grona osób prawdomównych bądź nieprawdomównych, tak? To było pytanie? Dobrze. Jak często stosowane jest takie urządzenie? No, poligraf jest stosowany, może być wykorzystywany w sprawach karnych. Tutaj można wykorzystywać go w stosunku, jeżeli chodzi o badanie oskarżonego, podejrzanego, czy chociażby w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych. Więc na gruncie prawa karnego jest on dopuszczalny, prawda, i może być dowodem obciążającym bądź odciążającym. Ponadto przy rekrutacji do służb, nie wiem, ABW, CBA, Straż Graniczna, również w tego rodzaju służbach w ramach rekrutacji właśnie, poza wiedzą, poza testem sprawnościowym, psychologiem, uwaga, jest właśnie badanie psychofizjologiczne. A badanie psychofizjologiczne to jest właśnie poligraf. A jako ciekawostka, bo w kodeksie postępowania karnego nie masz napisanego poligraf, wariograf, tylko jest środek techniczny mający na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu. Aha, to bardzo prawniczy język bym powiedział, ale ty się znasz na tym lepiej. Ale pytanie jest zasadniczo podstawowe, że tak powiem. Czy da się to jakoś oszukać? W sensie, czy mogę się przygotować do takiej rozmowy tak, żebyś ty nie był w stanie odczytać tych wskaźników? To jest bardzo dobre pytanie, bo w mediach, tak, różnego rodzaju, w portalach internetowych pojawiają się takie informacje, jakoby to urządzenie można było oszukać, pokonać. No, nie da się tego pokonać. Te wszystkie metody, nie wiem, pineska w bucie, nie wiem, czy masz pineskę w bucie, ale pewnie nie. Wiesz co, no na to nie wpadłem. Ale to pomaga? No właśnie, przegryzanie języka. No to na tego nie zrobię. Jakieś techniki mentalne, psychologiczne, farmakologiczne, one mają na celu ewentualnie wprowadzenie w błąd eksperta, czyli mnie. Ale eksperci... chociażby zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Badań Poligraficznych są przygotowani do tego, aby umieć odczytywać, kiedy ty niejako chcesz mnie wprowadzić w błąd. Jeżeli ja to widzę, na przykład w opinii mogę spisać jako opinia NO, czyli no, wykryłem, prawda, że usiłowałeś mnie wprowadzić w błąd, ale to by się to po prostu nie udało. Czyli jest to praktycznie niewykonalne. Czyli, ponieważ takie badanie trwa kilka godzin, to jakbym wziął wiele tabletek nasennych i po prostu ci tu usnął w trakcie tego badania, to jakby ono niekoniecznie się będę widział na wykresie, prawda, że zapadasz
taki sen, tak? To twoje, twoje reakcje fizjologiczne są... A możesz nam jakiś taki pokazać, przykładowy? O, tu mamy właśnie, wykres z takiego badania. Chyba zaraz zobaczą, nawet już... I co to są te czerwone... Bo widzisz, w tych wszystkich filmach, książkach, serialach, całej tej popkulturze, z którą mamy na co dzień do czynienia, to jest tak, zadaję ci pytanie, jak się nazywasz? Pogoda. No i jest okej, tak? A ile masz lat? 4. Właśnie w poligrafie, czy na tych testach poligraficznych odpowiada się albo tak, albo nie. To są jedyne formy dopuszczalne w ramach badania. Czyli scenarzysta się troszeczkę zapędził. Troszeczkę. A co ciekawe również, że przed badaniem robi się wywiad przedtestowy. Czyli my rozmawiamy o tej sprawie, prawda? Ba, ty znasz pytania. Ja ciebie żadnym pytaniem nie zaskakuję. My sobie omawiamy, chodzi o to, abyś je zrozumiał. I na sucho jeszcze przed podpięciem po tak zwane druty, ty mi odpowiadasz tak albo nie. A jak odpowiem źle, to mi kopiesz prądem. Na całe szczęście nie. To urządzenie nie ma takich możliwości. Rozumiem. Ale faktycznie jesteś częścią obwodu elektrycznego. A co się dzieje z naszym organizmem, jak kłamiemy? Czy rozumiem, że się pocimy, a akcja serca wzrasta, takie rzeczy, czy to jest też fikcja? No to są właśnie te różnego rodzaju reakcje fizjologiczne, bo dane pytanie, które ja ci zadam, prawda, czyli ten bodziec, może być dziwaczne, znajome, zaskakujące, ale w każdych z tych możliwości ono jest istotne. I na tą istotność odpowiadasz reakcjami fizjologicznymi, które są wykładnią twojej pamięci, wartościowania emocjonalnego, doświadczenia behawioralnego czy oceny poznawczej. Tak? Czyli pocę się, bije mi szybciej serce, tak. Szybciej oddycham, jak mi szybciej bije zmiany serce. Zmiany cyklu, tak, to rejestrujemy. Zmiany cyklu mężczyzn również? Rozumiem. To akurat poligraf nie ma takiej możliwości, ale... Okej, dobra. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję, że przyjechałeś z tym sprzętem, ale mam do ciebie ogromną prośbę. Tak. Gdybyś był tak uprzejmy i zostawił to na chwilkę, to wiesz, no, miesiąc, może dwa, tutaj w telewizji dużo ludzi pracuje, ja sobie potem z Trutką porozmawiam i kilkoma współpracownikami właśnie, już wiem, jak to założyć, więc... Laboratorium Badań Poligraficznych w Szopu użycza. Dziękuję bardzo. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. No i co, drodzy państwo? Gdzieś tam Trutka się chyba zapodziała. Ja mu pokażę, ja mu pokażę! Co ty mu pokażesz? No co? Ja do niego tak miła, troszczę się, a on mnie chce podpinać do tamtej maszyny. Normalnie ja za chwilę wybuchnę. O, ty wybuchniesz, bo ty się normalnie jak petarda albo jak karbid. Ja ci dam karbid! Trutka, przestań! Sonda! Sonda, puśćcie sonda!